do Jennifer Lopez dawno już przygarnęła łatka Divi, która na co dzień opływa w luksusy, a swoim współpracownikom stawia trudne do zrealizowania wymagania. Jennifer Lopez chwali się torebką z Pytona za 25 tysięcy. Wygląda jednak na to, że Lopez, promująca właśnie swój najnowszy film Teraz albo Nigdy, w którym wciela się w postać zwyczajnej dziewczyny przypadkiem trafiającej w sam środek świata nowojorskiej elity biznesu, uznała, że wizerunek rozkochanej w bogactwie gwiazdy nie pasuje do tej roli. 49-letnia gwiazda, która od ponad roku spotyka się z byłym bejsbolistą Aleem Rodriguezem, coraz chętniej pokazuje się fanom z mniej znanej, domowej strony. Jennifer uznała, że Boże Narodzenie to kolejna dobra okazja, by zaprezentować się internautom właśnie w taki sposób. Na swoim profilu na Instagramie pokazała serię zdjęć ze świątecznego poranka. Ubrana w piżamę i bez makijażu, świętuje Boże Narodzenie ze swoimi dziećmi, Emimałem, którym towarzyszą Rodriguez i matka Lopez, Lupe. Zobaczcie, jak wyglądały święta Jennifer Lopez. Uwierzycie, że w przyszłym roku kończy 50 lat. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.